przed dawnymi wiekami Jahwe przemawiał przez proroków na różne sposoby, różnymi sposobami. List odręcznie napisany, pismo. A dzisiaj mamy też SMS-y właśnie. Dlaczego ludzie nie korzystają z tych SMS-ów? Ja wiem, że te lichwiarskie firmy windykacyjne bardzo chętnie by wiązkę posłały, ale one muszą najpierw mieć podstawę, żeby ciebie za język złapać, czyli łapać za słówka, gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Kaszlą dziady niemiłosiernie, ale to mogą być też z Izraela, bo tu przyjeżdżają i w ramach tych mafii żydowsko-watykańskich, a to jest wszystko to samo, mają różne sprawy do pozałatwiania. Mają różne sprawy do pozałatwiania, finanse, które mogą nawet mieścić się, proszę Państwa, nie tylko w rajach podatkowych za granicą, ale nawet w berecie, nawet w beloniku, gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Czyli co? Czyli buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Proszę jeść kaczki. No, tutaj na krakowskim przedmieściu jest wszystko. Na Nowym Świecie jest wszystko. Jest no, bo to jak kościółki po lewej stronie, kościółki po prawej stronie. To przecież wiadomo, że tam jest żebranina. Żebranina na 100%. Także żebracznica Wielka Warszawa. Kiedyś nawet w Białymstoku coś takiego było powiedziane. Jak ja tam byłam 2 lata i przyjechał Sawa stąd, z Warszawy, tam do Anglo-Ameryki, Białystok, często on tam jeździł Sawa, bo on ustanowił biskupa Jakuba diecezji białostocko-gdańskiej biskupem tam w Białymstoku, gdzie on przebywa jest. I przy cerkwi świętego Mikołaja mieszka. I w Centrum Kultury Prawosławnej na spotkaniu pewien katolik spytał się, poprosił Sawę, żeby on powiedział. Do Sawy. Proszę pana. Do Sawy. Dzisiaj jest 13 kwietnia 2018 roku. Proszę pana. Skąd wy macie te pieniądze na cerkwie? Bo cerkwi, proszę państwa, tu to półtorej cerkwi w Warszawie, ale właśnie mówimy tam o Angloameryce Białystok, że tam cerkwi od groma i trochę, tysiące, setki. No i Sawa powiedział tak, że, ale to dotyczyło tam Angloameryki Białystok w ogóle, nie? Że gdyby nie było tej żebraniny i tak za pulpit wziął, tym pulpitem zaczął poruszać, trząść tym pulpitem, metropolita Polski to robił Sawa. Żeby nie było tej żebraniny, to by nic nie było i wszyscy zaczęli się śmiać. Wszyscy prawosławni, jak również goście. Witamy serdecznie gości. Anglo-Ameryka Białystok jest bardzo gościnna, a tu żebraczki w Warszawie chodzą i kaszlą, okazując swoje niezadowolenie, że same dla siebie nie mogą nazbierać funduszy, aby przeżyć. Natomiast tam w Anglo-Ameryce Białystok, jak przyjdziesz, to tobie obmyją nogi, tobie herbatę zrobią, kawę ci zrobią, nakarmią ciebie. Jest duża gościnna, bo tam jest prawosławie. Prawosławie też nienawidzi lichwy, bo może by ktoś chciał pieniążki za taką obsługę. Prawosławni nie chcą, to po pierwsze nie chcą pieniążków za taką obsługę, bo to nawet nie jest obsługa, to jest gościnna, miłosierdzie, to nie można tak po mareczkowemu myśleć, ale po prostu też nie biorą na lichwę. No, gdy tutaj takie baby, kocmałuchy, one już przygotowane są na lichwę. Na lichwę. Ale ja mówię, że wy powinniście być przygotowane na mszę. Jutro sobota, pojutrze niedziela i już patrz, patrz, patrz. Mohery już powinny iść na mszę. Mohery powinny iść na mszę. I tłuste baby też powinny myśleć, a nie to, żeby się paść. Tylko żeby się paść. Myśleć o swoim brzuchu, żeby był coraz tłustszy czy większy. Mamy już przykład Makryny Grubaski. Makryny Mieczysławskiej jako grubej wielkości, tłustości. No, ale czy ona była święta? Nie była święta. Dlatego też film Blady Shadows, Krwawe Cienie, pokazuje wszystko.
My czekamy na 105, bo nas to szybciutko zawiezie do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie Państwa zapraszam.